powiedział teraz, że wszyscy wszystkich nienawidzą. Nie jest tylko ze strony, nazwijmy ją sobie, z grubsza prawej, ale także ze strony, nazwijmy ją sobie, z grubsza lewej. Dzisiaj wstawiłem na swoim Facebooku post, że Bydgoszcz jest gazowana nienawiścią, bo znowu jakiś mądry ksiądz, tam oczywiście on jest, z nazwiska i imienia, jest krótki film o tym, co on mówi z ambony. Po prostu sieje nienawiść. No to komentarze ludzi, którzy myślą podobnie jak ja przecież i się nie zgadzają z taką postawą, są okropne, są po prostu obraźliwe. Kiedy można to skomentować jakoś grzeczniej, sensowniej i tej nienawiści nie eskalować. Wydaje mi się, że... Użyłeś takiej analogii jako pierwszy do ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku. Ja bym tego unikał, ale skoro zacząłeś, no to... Dlaczego byś tego unikał? Takie analogie się po prostu pojawiają w polskim życiu publicznym. No, na przykład Paweł Kukiz mówił, że nie interesuje go plemienna wojna między Tutsi i Hutu. Nie porównuj do tego, co mówi Kukiz, bo... W Polsce, ale coś w tym jest rzeczywiście, że nasz kraj jest pęknięty na pół. Te dwie strony nie są w stanie już ze sobą rozmawiać normalnie. To, co opisujesz właśnie w internecie, jest chyba na to dowodem. Nie mamy sobie już nic do powiedzenia. To pęknięcie przebiega w poprzek stołów, rodzin, przyjaciół często. Myślę, że trzeba próbować. Bardzo zaimponował mi Robert Biedroń, który usłyszał, że jedna z nauczycielek, jeżeli coś przekłamuje, to mnie popraw, w każdym razie pewnie ze Słupska, powiedziała, czy nazwała publicznie uchodźców bydłem i przyprowadził do tej nauczycielki uchodźców i skonfrontował ją z tymi ludźmi i była to jakaś podobno fantastyczna lekcja, ja bardzo w to wierzę. Mieliśmy w faktycznym Domu Kultury przy Białczyńskiego w Warszawie w Instytucie Reportażu przedwczoraj niebywałego gościa, doktora Pietro Bartolo z Lampedusy, o którym Jarek Mikołajewski napisał książkę Wielki Przypływ, który mówił do nas, do tłumu, ludzi, którzy pewnie są przekonani, mówił o uchodźcach. To jest lekarz, który przyjmuje uchodźców na molo, na pomoście, na Lampeduzie. Robi to od 25 lat, bo uchodźcy tam płyną od 25 lat. To nie jest rzecz zupełnie nowa i mówił rzeczy tak porażające i pokazywał zdjęcia tak obezwładniające, że mam takie wrażenie, że gdyby on trafił do każdej polskiej szkoły, do każdej polskiej parafii, to bardzo wielu ludzi by przekonał. Przedwczoraj do faktycznego Domu Kultury przyszedł tłum i pewnie był to tłum przekonany, ale wyszedł tłum wzmocniony. To, co tę energię, jaką dał nam dr Pietro Bartolo, żeby iść między ludzi i mówić, że bo mówiliśmy o uchodźcach, ale to jest oczywiście szerszy temat, że trzeba być otwartym na drugiego człowieka, także na człowieka innego z jakiegokolwiek powodu. Wydaje mi się, że to wciąż jest możliwe i że trzeba to robić. I szczególnie powinni to robić ludzie o takich profesjach jak my. Dziennikarze, pisarze, publicyści, ale także nauczyciele, z którymi ja ciągle na łamach dużego formatu, gdzie mam co dwa tygodnie felieton, jakoś ich tam próbuję włączyć, żeby zaprosić do rozmowy. No bo w ciągu ubiegłego roku szkolnego miałem przyjemność brać udział w takich szkoleniach dla nauczycieli dotyczących uchodźców i miałem taki dialog z nauczycielką, który już kilkakrotnie powtarzałem, ale powtórzę go i tutaj, która była przeciw. Zapytałem, ale proszę mi powiedzieć krótko, tak czy nie, czy człowieka, który tonie, trzeba podnieść z wody, a nauczycielka naszych dzieci odpowiedziała mi, to zależy. Zależy od czego? Co to za człowiek? To zależy. Jak będziemy pytać, kim on jest, najpierw go spytamy, kim ale on jest. Ale po co tonie? No przecież tutaj do morza to jest tak daleko. To, że
Świadkowie Jehowy przyjechali tutaj do Polski, a z USA, Anglo, Ameryki, Białystok przez Morze Bałtyckie. No to nie utonęli, no to więc co? I to jaka jest alternatywa? No możemy się tylko pozabijać. No właśnie, wiesz, myślę o tych alternatywach. Ale czy myślę o Kambodży, a ty mnie cały czas naciągasz na dyskusję o Polsce, na co nie byliśmy umówieni. Nie na rzekę, zaraz nie będzie. Ale wiesz, myślę o tym podziale i o drodze, do, którą ten podział dalej prowadzi, bo cały czas mam w pamięci twoją książkę Dzisiaj narysujemy śmierć, o ludobójstwie w Rwandzie. To jest, wydaje mi się, tak jak w soczewce możemy tam zobaczyć, do czego tam akurat podział był etniczny, ale on no, także bardziej skomplikowanie się tam przebiegał i doszło do największej tragedii, jaką można sobie wyobrazić. A trwało to ludobójstwo nie jest jedno, to nie jest jakiś jedno pojedynczy akt, pojedyncze działanie. Ludobójstwo to jest proces, który trwa latami i zabijanie masowe jest tylko jednym z jego etapów, przedostatnim. Te etapy, te kroki w życiu publicznym, które poprzedzają masowe zabijanie, tak jak powiedziałem, trwają wiele lat i polegają, no co tu dużo mówić, na dzieleniu ludzi. Na dzieleniu ludzi, na wyodrębnianiu jakiejś grupy, która jest gorsza od innej grupy. Etnicznie, religijnie. Jakiejkolwiek. Mhm. Dlatego jak ja słyszę, że są lepsi i gorsi Polacy, albo proszę pamiętać, że Kaczyński nie pierwszy raz to robi, on kilka lat temu mówił, zresztą wraca do tego co jakiś czas, o Ślązakach, że są opcją, tak to się nazywało? Opcja niemiecka. To jest właśnie to. I potem tych ludzi się dehumanizuje, tych albo innych. Czyli mówi się, że są karaluchami, albo przynoszą choroby, więc jak znowu... Tak, że to robactwo. Który jest poczekaj, ktoś tak mówi, robactwo. Jarosław Kaczyński mówi, że uchodźcy... To Janek Witek mówił tam, że... choroby. Ale on o czym innym mówił, że to naprawdę jego robaki chcą zjeść. No to są... Ja jeszcze tu ani jednego robaka nie widziałem. Porównywanie... To znaczy na przykład w domu. O tyle nie jest... A że tam gdzieś coś jest... Że inna inszość. Czyniąc takie porównanie, pokazujemy ludziom, że jesteśmy na jednym z tych pierwszych etapów i że powinny zadziałać mechanizmy demokratycznego państwa prawa, które nie pozwolą nam przejść do kolejnych etapów. Tym mechanizmem na pewno są wolne wybory. Ale Polacy wybrali jak wybrali i jeżeli nie wybiorą inaczej, jeżeli rządząca partia nie zacznie mówić inaczej, to na razie kierunek jest jasny. Idziemy ku jakiejś katastrofie. Wrócimy do naszej rozmowy. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Obiecuję, że będzie także o Kambodży, ale też o Syrii, o Jordanii, o Manili, o wielu miejscach, które opisywałeś w swoich książkach. Wojciech Tochman, pisarz, reporter. Jest gościem programu, a teraz informacja Radio Tok FM. Wszystko, co oni mówią, państwo zobaczą ciągle, że ku jakiejś katastrofie zmierzamy. Mówią, że ku jakiejś katastrofie zmierzamy. I ciągle jakieś takie podchody, wiecie. I ten Tochman, to ja nie wiem, to w takim razie to wszystko świadczy o tym, że to jakieś kliki są. Kliki, bo jeżeli tak, tu rozkradli Polskę, to dziecko chyba zauważy, nie? Na 350 miliardów kamienice, Hanka Gronkiewicz, złodzieje, premie, ta jakaś baba Kruk, ile pieniędzy wyciągnęła. No to tyle, co spojrzałam przez sekundę dosłownie w tym Kerfurku pod Marszałkowską. Już też od razu kilku pracowników dało się zbłaźnić, bo po prostu taka i podejrzliwość, i wścibskość, nieciekawa zresztą, bo to jest akulturalne, dali się zbłaźnić, tak tylko wejść gdzieś do jakiegoś sklepu, jak to mówią, kontrol jakaś, to oni się wszyscy błaźnią. Ja kiedyś byłam z taką Tereską, ona była zainteresowaną Świadków Jehowy i właściwie
albo już przyjęła, bo to było strasznie dawno. Ona jeździła tak po Puławskiej, Modzelewskiego, Madalińskiego, gdzieś tam, proszę Państwa. Strasznie dawno to było, na Mokotowie, na Mokotowie. No i ja z tą Tereską, proszę Państwa. Gdzie to dokładnie? Ach, już zaraz Państwu powiem. Jak jedzie 174 na Blacharską, na Bokserską, tam bardzo daleko, no to tam się zaczynały te wszystkie ulice na Mokotowie. Taka Tereska była. Ona właściwie to była jakaś taka przyjezdna, nie miała gdzie mieszkać, to więc gdzieś tam kątem u kogoś mieszkała. Ja z nią głosiłam, bo ja jako ta pionierka wszędzie, wszędobylska, jako, można powiedzieć, taki pozytywny szpieg. Dobrze. Ja wszędzie głoszę, no cała Warszawa moja, pomimo, że mam teren, no jeden swój, swój teren, swój i właściwie nie tam na Służewcu, nie tam na Blacharskie, tylko tu na Ochocie, potem Świder, potem Praga Południe, powiedzmy te 3-4, bo jeszcze z koleżankami na Ursynowie i umarli Rodowicz i wszędzie myśmy byli i były. Proszę Państwa. No i raz ta Tereska odwiedziła swoją koleżankę w sklepie mięsnym, a tam ta jej koleżanka wygląda przed szybkę, bo ja tak raz wchodzę, raz zaglądam, no poczekam na tę Tereskę, niech ona tam dużo nie gada. A tam ta babka mówi, ty słuchaj, kogoś ty przyprowadziła, czy może z sanepidu, że ja jestem ze szpiegów, no. Warszawa. Że zaraz cały sklep wydam, że tu jakieś machlojki robią, coś, jakieś przekręty, że robią, prawda? A to oczywiście, że to nieprawda, no ale kupa śmiechu na wydechu, no. Także proszę Państwa, ja tak wyglądałam kiedyś, bardzo groźnie, wzrok bardzo trzeźwy, taki sprytny, chytry, obrotowy, jako że mówimy też że o radiu, że i obrotowe, i latające, i wszędobylskie. To coś w tym jest, ale tamta babka ze sklepu mięsnego się wystraszyła. Ile oni tych schabów nakradli, Państwa zobaczą. Ile schabów nakradli. Między innymi w ramach pomocy prawnej śledczy planują zwrócić się o informacje do konsulatu w Londynie. Chcą także uzyskać dokumentację medyczną pokrzywdzonych. Do ataku na dwóch Polaków doszło w niedzielę nad ranem zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak ulicami Harlow przeszedł Marsz Milczenia upamiętniający śmierć Polaka pobitego także w tej miejscowości pod koniec sierpnia. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo również w sprawie tego zabójstwa oraz pobicia innego Polaka przez około 20 napastników. W przyszły wtorek Parlament Europejski przeprowadzi debatę o Polsce, a dzień później będzie głosować nad rezolucją w tej sprawie. Taką decyzję podjęli przedstawiciele większości frakcji w parlamencie. Za debatą i głosowaniem nad rezolucją o Polsce opowiedziały się frakcje Chadeków, Socjalistów, Liberałów, Zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Przeciwna była frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS oraz Eurosceptycy. Słuchasz informacji to Włoski rząd skrytykował ogłoszony przez Wielką Brytanię plan budowy betonowego muru we francuskim Calais, który ma uniemożliwić migrantom przedostawanie się na ciężarówki jadące na wyspy. Zdaniem szefa włoskiej dyplomacji takie działania nie doprowadzą do rozwiązania problemu migrantów, a mogą jedynie zachęcić innych do podobnych akcji. Budowa muru zgodnie z zapowiedziami polityków ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Pomysł czyli widzicie Państwo, to są te wszystko chamskie metody, które świadczą o braku mądrości, o braku psychologii. Nic na siłę, nic na chama, bo to tylko o to mi świadczy, że ty jesteś głupi. Mówi się, że mądry głupiemu ustąpi. Mądry głupiemu ustąpi. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nigdzie nie powinno też padać, a na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Zakopanem i Trójmieście, przez 27 w Lublinie, Warszawie i Łodzi, 28 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie do maksymalnie 29 stopni w Rzeszowie. Radio. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM. Tok FM. Eurokończyka, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. A teraz na poważnie. Wojciech Tochman, reporter, pisarz, jest gościem programu. Wojtku, jedną z głównych osi współczesnego sporu, zarówno w Polsce, jak i w Europie, są uchodźcy. Ty Tochman to książce, kontener, przyłożyłeś reporterskie narzędzia do tego problemu niemal u źródła, to znaczy w obozie uchodźców syryjskich. Razem z Darzyną Boni zrobiliśmy to.
jakiś czas temu, właściwie zanim wybuchł ten kryzys, wielki kryzys uchodźczy w Europie, wydaliśmy tę książkę już prawie ponad 2 lata temu i opowiadaliśmy tam o obozie w Zatali na północy Jordanii, blisko granicy syryjskiej, jest to obóz jeden z najnowocześniejszych obozów uchodźczych na świecie. Świat tak nowoczesnego obozu wcześniej nie widział. Jest cała infrastruktura, to jest w takim szczytowym momencie mieszkało tam na pustyni 140 tysięcy. To powiedz, szczytowym, a nie żydowym. A obóz powstał w 2012 roku, czyli rok po rozpoczęciu wojny w Syrii. No dziś tam nie ma epidemii. Co jakbyś spojrzał na to, jak to wygląda, są to namioty i kontenery, to naprawdę wygląda na cud. A to nie jest cud, to jest po prostu praca ludzi. $500,000 kosztuje, przynajmniej to jest dane sprzed roku, ale nie sądzę, żeby to się zmieniło, utrzymanie tego obozu dziennie. Oczywiście. $500,000. 500 tysięcy dolarów. Ci ludzie żyją w poniewierce. Mieszkanie w kontenerze blaszanym, który jest w grudniu lodówką, a w lecie piecem. To nie jest mieszkanie w domu. Wydaje mi się, nawet jakoś jestem o tym przekonany, że większość uchodźców, z którymi rozmawiałem i tam, i także potem, czy w Budapeszcie, czy na Lesbos, wszyscy nie chcieliby wyjeżdżać. Nikt rozsądny nie chce wyjechać w niewiadomą i przedostanie, utonie czy nie utonie, zgwałcą ją po drodze czy jej nie zgwałcą. Proszę pamiętać, mówił o tym doktor Bartolo w trakcie tego spotkania w Faktycznym Domu Kultury przedwczoraj, ale także u Mikołajskiego w książce Wielki Przypływ, że prawie wszystkie kobiety, uchodźczynie, które trafiają na Lampedusę, przechodząc przez Libię, zostają zgwałcone. I one to wiedzą, idąc wcześniej. Że oczywiście wierzą, że im akurat to się nie przytrafi. Ludzie giną, ludzie toną. Trafiają do Europy, która pokazuje im, zależy jeszcze gdzie, ale pokazuje im, mówiąc najkrócej i kolokwialnie, wała. W związku z tym oni wiedzą, że najlepiej byłoby zostać w domu, gdzie mają swoje gospodarstwa, swoje duże domy, swój ustalony rytm życia, bezpieczny był. Ale bezpieczny nie jest. To, co jest największym nieporozumieniem w dyskusji o uchodźcach, to jest mylenie katów z ofiarami. Mówimy, że... ja tak nie mówię, ale są ludzie, którzy mówią, że uchodźcy to terroryści. Nie, to nie są terroryści. To są ludzie, którzy przed terrorystami uciekają. Mówimy, że chrześcijanie w Syrii są prześladowani przez muzułmanów. Są tak samo prześladowani, to prawda. Są tak samo prześladowani, jak są prześladowani inni muzułmanie. I wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do takich podstawowych pytań. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Kim są ci ludzie, którzy toną? Czy tonącemu, to co powiedziałem poprzednio, zadałem to pytanie, czy tonącemu należy podać rękę? Na takich pytań, na które są, jak sądzę, wydawały się proste odpowiedzi, ale... To dualizm chyba polega na tym, że współczujemy, tak, uchylamy drzwi, ale z drugiej strony się boimy. Bo nie rozumiemy, ale ile, jak długo możemy tłumaczyć naszą bezradność niewiedzą. Wydaje mi się, że już czas, żebyśmy się dowiedzieli. Ta wiedza jest. Jest mnóstwo fajnych, na przykład taka najprostsza droga, portali internetowych, także robionych w Polsce, na przykład Uchodźcy Info, gdzie dostarcza się prostą, ważną wiedzę w pigułce, kim są ci ludzie, gdzie tłumaczy się, no bo oczywiście pojawia się to pytanie, no dobrze, ale przyjmiemy ich już, podajmy im tę rękę, ale co potem, tak? No, jest tam odpowiedź na pytanie. Można znaleźć, jak się tylko poszuka i troszkę pomyśli. Nawet odpowiedź na pytanie, czy ci ludzie, którzy do nas zmierzają, są dla nas zagrożeniem, czy raczej może dla Europy są szansą. Ja wierzę i wiem to, że są szansą, bo nie ma Europa innej drogi. Tamta Europa, która jest w naszych głowach, się skończyła czy się kończy.
I tamta Polska, którą znamy, wbrew temu, czego chce Jarosław Kaczyński, wierzę w to głęboko, też się skończy. Ale zauważ, bo nie ma wyjścia. Że nawet papież Franciszek nie jest w stanie jakoś rozładować tego lęku. W obrębie samego kościoła katolickiego to jest, myślę, sprawa uwierająca jak kamień w bucie. No ja już się, ja nie bardzo chciałbym, to niech sobie wierni kościoła katolickiego załatwiają między sobą, dlaczego przyzwalają na to, żeby to jest inny jeden wierni człowiek, kościoła katolickiego pluli na papieża, ale przyzwalają na to, żeby księża w kościołach siali nienawiść, czyli nasze dzieci jadą ksenofobii, rasizmu i wszystkich fobii innych, w tym homofobii. Tak. Ja sobie tak myślę czasem, że ci nauczyciele, wychowawcy, a więc także rodzice, prawda? Rodzic też jest wychowawcą własnych dzieci. Ja wiem, że to słowo wychowanie już jest passé, ale zostańmy na chwilę przy nim. Że ci ludzie, którzy wychowują dzieci i trują je ksenofobią, rasizmem, tymi wszystkimi stereotypami i uprzedzeniami. Powielają te dzieci w głowach dzieci te wszystkie przekłamania dotyczące na przykład uchodźców. Przede ludzie wszystkim, są potworami. Robią krzywdę swoim dzieciom. Robią krzywdę swoim dzieciom, ponieważ zabijają w nich dzień po dniu, lekcja po lekcji, kiedy sączą no to tak samo jak z tą choinką, kłamstwo od dziecka, to, co w człowieku prezent jest na imieniny, na urodziny, czyli a Pana Boga do świetnika. Na człowieka, tak, na jego radość, ale także na jego cierpienie. Zaczyna i mówić on jak ktoś od Świadków Jehowy. Zobacz. Pewnie w wielu przypadkach. Nareszcie mądrze. Nareszcie tak, do rzeczy. Jak ktoś od empatia, Świadków Jehowy. Normalnych, bogobojnych ludzi. W naszych szkołach i w naszych domach. Obróci się przeciwko tym nauczycielom i przeciwko tym rodzicom. I za kilkadziesiąt lat, kiedy dzieci będą dorośli, nie są gościnni, nie wyjdą już z siodmi, jak w tych galeriach, ludzie się cielą. Ludzi, kiedyś jak przyszedł Breżniew, to taki dziad mówił, mojego wina nie będziesz pił. Takie wiesz, takie. Ale może się zdarzyć tak, że to my będziemy potrzebować. Z wyprzedzeniem nawet odnośnie tych uchodźców. To wszystko jest. Tylko, wiesz, nie wiadomo, kiedy to skrzydło z worka wyjdzie, z szufladki, kiedy rak wyjdzie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Jeśli my się zabarykadujemy w tej chwili. Ja mam wrażenie, że mówię rzeczy straszne. Nie bądź żółwiem, nie bądź czy może jakę żółwę w skorupie. Nie bądź jakę żółwę w skorupie. Takiego elementarnego, już sorry za to słowo, człowieczeństwa, no, że inaczej to będzie coraz gorzej. Wojtku, dlaczego przeprowadziłeś się do Phnom Penh, do Kambodży? Czy to właśnie poszukiwanie człowieczeństwa, sprawy zawodowe? Sprawy zawodowe, tak. Sprawy zawodowe. Ja się jeszcze nie przeprowadziłem. Trochę mieszkam tu, trochę mieszkam tam. Dzięki internetowi świetnie funkcjonuję tam, wiedząc, co się dzieje tu. I odwrotnie, czyli będąc w Warszawie, czytam codziennie Phnom Penh Post czy Bangkok Post, tajską gazetę. To jest bardzo fajne i to sprawia mi wielką radość w życiu, że czuję się obywatelem nie tylko Europy, ale obywatelem świata. I w takim Phnom Penh, które bardzo lubię, czuję się jak w domu. Mam tam. Ale z drugiej strony to miejsce jest naznaczone potworną traumą, potwornym ludobójstwem. A Warszawa nie jest naznaczona potworną traumą i potwornym ludobójstwem. Też, odnoszę wrażenie, że z uporem maniaka wybierasz takie miejsca. Akurat tu przyjechałem z Krakowa, mając lat 18 czy 19 na studia i nie wybierałem studiów dlatego, że tutaj było getto. W Krakowie też było. No, cały świat najwidoczniej jest usłany trupami, i ludzką krzywdą, i ludzkimi łzami. Najgorsze jest to, że najchętniej odwracalibyśmy od tego oczy, no, ale to do niczego dobrego nie prowadzi. To prowadzi tylko do powielania tych krzywd, czego jesteśmy świadkami w tej chwili.
Piszesz w tej chwili o Kambodży po czerwonych Khmerach? Piszę o Kambodży, znaczy dokumentuję, sobie nową książkę, choć wcześniej będzie inna książka. Książkę o Kambodży. Chcę opowiedzieć o tym, jak konsekwencje ludobójstwa Czerwonych Khmerów, dokonanego przez Czerwonych Khmerów, które przypomnijmy działo się w latach 1975-79, jak to ludobójstwo kładzie się cieniem na dzisiejszej codzienności Khmerów. Przypomnę, że Khmerzy to są Kambodżanie, bo bardzo często czytelnicy uważają, że Khmerzy to są czerwoni Khmerzy. Nie, Khmerzy to są mieszkańcy Kambodży. Jak te konsekwencje przez te 40 lat prawie od upadku Czerwonych Khmerów są dotkliwe i czytelne właściwie na każdym kroku, od tego począwszy, że to ludzie jedzą, jak się ubierają, jak się zachowują, co mówią, jaki mają stosunek do siebie, jaki stosunek mają do obcych. To jest bardzo ciekawe i pobędę tam sobie kilka lat, a potem zobaczymy. Dobrze się tam mieszka, właśnie w tej perspektywie? No z mojej perspektywy zawodowej dobrze się mieszka, natomiast trzeba pamiętać, że Kambodża jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji i jednym z najbiedniejszych krajów świata, ma to swoje przyczyny. Między innymi to ludobójstwo Czerwonych Khmerów jest tego, to jest jedną z przyczyn. Trzeba umieć żyć, patrząc na skrajną nędzę. Jakoś sobie z tym radzić. Nędzy, jakiej w Polsce nie znamy, jakiej w Polsce nie znamy co najmniej od kilku pokoleń. Kalectwa, jakiego nie znamy. Kambodża jest zaminowana, więc... Na deptaku, Mekongu widzisz dzieci dorosłych bez rąk, bez nóg. I ciągle te miny wybuchają. Wybuchają też miny, które wcześniej nie wybuchały, mianowicie miny przeciwczołgowe. Przepraszam, jeśli słucha nas jakiś fachowiec, może coś tutaj niedokładnie, nieprecyzyjnie się wyrażam, które są ciężkie, głębiej zakopane. I teraz jak ludzie zaczęli stosować maszyny rolnicze, no bo jednak jakoś tam ten rozwój w rolnictwie też ma miejsce, też się dzieje. I te maszyny wjeżdżają na pola, no to naciskają te miny i te miny wybuchają. Bardzo też ciekawie się obserwuje Polskę z takiej dalszej perspektywy. Widzimy różne, znaczy czasem trzeba pojechać, ja ostatnio w jakimś takim, którymś z moich reporterskich felietonów napisałem o roju pszczół u mnie na tarasie w Phnom Penh i jakiś internauta bardzo celnie skomentował, czasem trzeba polecieć do Phnom Penh, żeby zobaczyć pszczoły. I to daje taką perspektywę, myślę, w ogóle trzeba wyjeżdżać. Ludzie, wyjeżdżajcie z tego kraju i patrzcie na nasz kraj z zewnątrz i patrzcie tam, co się dzieje naokoło. Świat wygląda jednak, i świat w Azji, i świat w Europie, i świat w Afryce, i świat w Ameryce wygląda trochę inaczej niż nasz polski świat. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Nie zdążyliśmy powiedzieć ani słowa o rozpoczynającym się roku szkolnym, a także o rekrutacji do Instytutu Reportażu. Polskiej Szkoły Reportażu. Ale to wszystko znajdą Państwo na stronie Instytutu Reportażu, jak rozumiem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Wojciech Tochman, pisarz, reporter, był moim i Państwa gościem. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, a realizował Adam Szuraj. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład z zakrzywionym 55-calowym telewizorem Samsung za jedyne 3599 zł. Szczegóły akcji na mediamarkt.pl. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd.
A już teraz na ryneczku Lidla. Wszystkie świeże owoce minimum 20% taniej. Na przykład niezwykle słodki kiwi prosto z Nowej Zelandii. Tylko 69 groszy. 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska Misja Medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Czym jest demokracja? Czy może się znudzić? Czym można ją zastąpić? Gdański Tydzień Demokracji od 12 do 18 września. W programie wyjątkowe wydarzenia. Spotkania z ekspertami, debaty, ciekawi goście, warsztaty, pokazy filmowe, Europejski Koncert Wolności. Więcej na www.gdańsk.pl. Włącz się w dyskusję. Zapraszam serdecznie. Paweł Adamowicz. www.liderinformatyki.pl. Czy wiesz, że już połowa firm opiera swój biznes na technologii, a w ciągu 2 lat liczba ta wzrośnie do ponad 80%? A czy ty jesteś gotowy na cyfrową rewolucję? Jak przejść transformację i zdobyć przewagę rynkową? Dowiesz się na kongresie Lider Informatyki. Nie wiadomo, zależy od prezydenta. Państwo zobaczą, że musi być reklama. Czy państwo kiedyś widzieliście, tutaj słyszeliście wiadomości bez reklamy? Reklama na chama. Musi być reklama. I koniec. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 12.41. Anna Draganek, zapraszam. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski przeprowadzi i przyjmie rezolucję na temat Polski. Taką decyzję podjęli przedstawiciele większości frakcji w parlamencie. Za opowiedziały się frakcje Chadeków, Socjalistów, Liberałów, Zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Przeciwna była frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS oraz eurosceptycy. Szef Rady Europejskiej naciska na brytyjskie władze, by te jak najszybciej rozpoczęły negocjacje związane z wyjściem ze wspólnoty. Dziś w trakcie rozmowy z brytyjską premier Theresą May Tusk powtórzył, że formalnego uruchomienia przez Londyn procedury wyjścia z Unii oczekują wszystkie pozostałe kraje i dodał, że w interesie wszystkich powinno nastąpić to. Głupi kraj, państwo zobaczą. Mało psychologii, mało mądrości, mało rozeznania, orientacji, takiej nawet dziecięcej, bo dziecko się orientuje, no nawet może bardziej jak dorosły, faryzeus. Potem nie przewidują konsekwencji, przecież to jest... Lawina, reakcja łańcuchowa. Lawina łańcuchowa to jest. Na termometrach zobaczymy na ogół od 25 stopni w Trójmieście. Człowiek żyje w świecie, w społeczeństwie. Co oni myślą, że oni są na Marsie? Że to się da tak wyobcować jakby na Marsie? Proszę bardzo. Bez powietrza, bez wody. Ile pożyjesz poprzez swoją pychę, butę, zarozumiałość, głupotę i ślepotę, jak oni mają, wiesz, podwójne dożywocie, czy 450 lat więzienia, to trzeba mieć nie po kolei w głowie, jak to Janek Witek mówił. On był 1000 razy we Włoszech, 10 000 razy w Rosji, 20 000 razy w Niemczech, w Szwecji. Oj, wszędzie. I mówi, że no, Wielka Brytania jest głupia, bo chciałaby mieć wszystkie banki w swoim mózgu, że to jest mózg banków światowych. Ale chcieli być mądrymi i po prostu zwariowali. Zwariowali. I teraz jakie konsekwencje będą, to u nich właśnie dopiero może wejść do wojny domowej. U nich może dojść, bo to wiecie państwo, bieda będzie. A to na wyspie, ciasno, to metro się już tam leje, mówią, proszę państwa. Jest dużo wilgotności, bo to wiadomo, że to jest wyspa. Morze, ocean północny. To może być jeszcze dużo gorzej, dużo. A wtedy kto im pomoże?
Co będą z łaski znowu żebrać? No to jak? Przy wszelkich zmianach radio kończyta. Także przed wiadomościami reklama, po wiadomościach jest reklama. Reklamy nigdy za dużo. Nigdy za dużo przecież tych groszy, pieniędzy. Jedni żebrzą, drudzy tu wiesz, podśpiewują, podskakują do kubełka, kubeczka, zbierając grosz po groszu. Oczywiście, że to jest cenne, że to, ale to jak oni wydają na hamburgera, na byle co, 12 zł, 15 zł co sekunda, no to ile to trzeba z tym kubeczkiem tutaj skakać? To więc oni tym plecakiem się podrzucają, zarzucają hipochondrycznie, nerwowo, a nienaturalnie tutaj w Warszawie, bo to wiecie Państwo, skoro szatan Bogiem całego świata, to głupota wszechobecny. I ciekawa rozmowa. Tak, ciekawa rozmowa to dopiero by była, gdybyś porozmawiał na tematy biblijne. To byś się dopiero dowiedział, co to znaczy Słowo Boże. Bo ludzie żyją w tej ciemnocie, jak żółw w skorupie od dziecka i nie wiedzą ten Janek Witek. Nie Witek, tylko ten Janek z Saskiej, drugi ten głupi Janek. Sąd chciał od niego 70 tysięcy, potem 47, bo bezumownie mieszka w domu, a to jego rodzice umarli, on jest ich dzieckiem. No to do czego to podobne? Dostawca rozwiązań teleinformacji. Sąd powiedział, że państwu polskiemu nie należy się nic, że jacyś Żydzi się rozpędzili szybko, szybko, żeby im dać pieniądze, a tu jest po prostu dziecko, no się urodziło. Już stary ten Jaśko jest taki zgarbiony, chodzi po śmietnikach, no bo Warszawa chodzi po śmietnikach, ale powiedziałam, ratuj Biblię, Słowo Boże, wyjmuj ze śmietnika i składaj tu na półce, niech ktoś wtórnie weźmie może. Zobaczy, że to jest jednak warte, że to jest godne do czytania. Także proszę Pani, lekceważone jest Słowo Boże, Jahwe, Jezus, prawda Boża i tą Marysieńkę. Wywindykują Marysieńkę. A ta Marysieńka w galerii 022 się zbłaźniła. Jakieś koleżanki przyszły. Kolejny błąd wtórny, jak u tej Wróblewskiej w gazecie, w galerii Zachęta. Już w tej Zachęcie się dużo poprawiło. Ale to się rozchodzi po kościach na inne galerie. Głupota się... Takie doniesienia... Tutaj rozlewa wszędzie głupota. Są to banki PKO BP i Alior Bank. No jest Alior to w pewien sposób ciekawostka, dlatego że do tej pory mówiło się tylko o PKO BP. Alior jakoś nie był w tym szeregu wymieniany. Okazuje się, że według Reutersa dwie propozycje właśnie ze strony PKO BP i Alior Banku padły na przyjęcie aktywów Raiffeisena w Polsce. To może tyle, jeżeli chodzi o część rynkową raportu gospodarczego. Alior. A już za chwilę będziemy zaglądać się do tego, co od dzisiaj może komornik. Raport gospodarczy. A w naszym studiu Małgorzata Kolińska-Dąbrowska z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. No właśnie, komornik od dziś może więcej. Tylko co to znaczy? Może więcej, to znaczy weszły w życie przepisy, które powodują, że działanie komornika będzie szybsze przede wszystkim i skuteczniejsze. Z jednej strony można by powiedzieć to świetnie, bo nie jest tak, że każdy komornik jest nieuczciwy, a egzekucja komornicza nie jest potrzebna. Musicie bronić, za wszelką cenę musicie bronić. Finansowych, że komornik nie jest uczciwy. Tu chodzi o życie ludzkie, a nie o komornik. Ludzi ucieka przed płaceniem długów, więc to jest ważne. Z drugiej strony zapisy, które są w tych zmianach... No ucieka, ucieka, bo jak firma jakaś Orange nabrała, czy Play nabrała, trzeba spłacać, dużo płacić. W ogóle ustawę dotyczącą komorników. Tak. W związku z tym to są wcześniejsze zmiany, które napisała komisja kodyfikacyjna działająca przez lata przy Ministerstwie Sprawiedliwości i to są zmiany, które po prostu wchodzą w życie, nie zostały w tej chwili uchwalone, które dają komornikowi większe możliwości, a z drugiej strony mamy także za chwilę minister Ziobro im te możliwości odbierze i ja nic z tego nie rozumiem. Okej, okay, czyli na razie mamy przepisy, które wchodzą w życie, nie wiadomo jak długo będą obowiązywały. A Bóg raczy wiedzieć. Tak jest, ale od dzisiaj jednak obowiązują, więc powiedzmy, co może spotkać kogoś, kto teraz w tej chwili
ma jakieś długi, no i niestety komornik się do niego dobija. Co jest z jego bankowym kontem? Bankowe konto może być zajęte błyskawicznie. I to nie jak kiedyś, że komornik biegł na pocztę, zanosił odpowiednie postanowienie, ono szło do banku, zanim bank się ustosunkował, minęło 2 tygodnie albo i więcej. Teraz po prostu komornik będzie siadał przy komputerze, bo będzie ma dostęp do odpowiedniego systemu, kliknie i tak naprawdę w tym momencie zajmie konto. I to jest dobre, bo jest spora grupa nieuczciwych dłużników, którzy w międzyczasie, jak już czują pismo nosem, bo wiedzą, że komornik się nimi interesuje, pędzą do banku, zabierają wszystkie pieniądze i potem komornik widzi tylko na tym wypisie bankowym 000 i 0. Ale z drugiej strony ja się zastanawiam, jak to będzie, kiedy przydarzy się taka historia, o której pisałam i wszyscy ją na pewno pamiętają, historia pani Danusi, która nie była niczyim dłużnikiem. I się zastanawiam, jak to będzie w przypadku takim, że nagle człowiek dzisiaj ma pieniądze, a jutro ich nie będzie miał, bo wszedł mu na konto komornik i zacznie się cała ta procedura odkręcania sprawy. Wyjaśniania, kto zawinił, czy mu się należy, czy mu się nie należy, bo tak to człowiek miał jeszcze jakieś możliwości jaki zrobienia. Jaki ma biznes zagadania Żydów? Zobacz. Ale. A jak ona się cieszy, że komornik już do komputera usiadł. Bo kiedyś było tak, że była taka kwota na koncie, która się nazywała kwotą, której komornik nie może ruszyć, taka nie do zajęcia. I to było przez całe postępowanie komornicze. Jeżeli ono nawet trwało 5 lat, to było 12 tysięcy, chyba 300 ileś tam złotych. I jak ktoś wcześniej tą kwotę wyczerpał, bo ją sobie wyjął, to na koncie nie miał nic i wszystko, co na nie wpłynęło, zabierał komornik. Teraz zmieniono, że miesięcznie na koncie człowiekowi, który ma jakieś problemy z długami, zostawać będzie zawsze 1300 parę złotych, bo to jest 75% najniższego wynagrodzenia, czyli na takie mini przeżycie ewentualnie będzie miał i co miesiąc będzie ta kwota na koncie pozostawała, co oczywiście jest ważne szczególnie dla tych, którym zabiera się pieniądze z pensji, ta resztka, która zostaje, wpływała na konto, a wtedy nagle chlast komornik zabierał. Teraz nie będzie mógł zabrać wszystkiego, tylko będzie mógł zabrać do 1300 zł, choć tak naprawdę w ogóle się tego zabierać nie można. Natomiast komornicy to robili, a potem biedny dłużnik chodził, prosił, odkręcał, biegał ze skargami do sądu i tak to właśnie wyglądało. Teraz tego ma nie być, czyli to 1300... Co miesiąc musi zostać na koncie. Już po tym, jak z pensji zostało zdjęte, tak. To co komornik mógł wziąć. A wszystko, co jest górką, zabiera komornik. No to tak, to mamy wyjaśnione. To się zmienia dla dłużnika, ale zdaje się, że właśnie, że poza tym tych przepisów, które się zmieniają, to jednak jest więcej na korzyść wierzycieli. Tak naprawdę rozumiem, że ta komunikacja internetowa, która ma się odbywać między komornikami, sądami, bankami... To jest komunikacja, która będzie właśnie komunikacją informatyczną, bo z tego będzie to wszystko szło szybciej, a poza tym będzie taniej tak naprawdę, bo za różne działania będzie się mniej płaciło takie te w systemie informatycznym. Nie będzie to list za 4,50, tylko na przykład 50 groszy za zajęcie konta dłużnikowi, a trzeba pamiętać, że większość różnych kosztów i opłat ponosi dłużnik. Część z nich ponosi również wierzyciel, to są wszystkie zaliczki, które płaci i komornik z nich rozlicza się potem. Ale tak naprawdę dla wszystkich to będzie taniej, dla komornika również. To jeszcze mamy jeden element, który też tutaj się zmienia. Teraz to sam komornik będzie decydował o tym, jaką jakby część majątku, co z tego majątku zabiera, a ten, kto jest dłużnikiem, będzie musiał się wylegitymować ze wszystkiego na wezwanie. Tak, mało tego, będzie mógł ponieść karę, komornik będzie nakładał grzywny, choć niektórzy mówią, że tak być nie powinno, bo tego typu działania to jest działanie sądu. Sąd nakłada grzywny, a nie komornik. Poza tym w razie wyjątkowej oporności dłużnika będzie można wytoczyć mu postępowanie karne. W związku z tym ukarać go tak jak za składanie fałszywych oświadczeń, czy też składanie fałszywych zeznań, więc tutaj jest taka większa motywacja do tego, żeby dłużnik nieuczciwy nie kręcił. Czyli... I zapomniałam jeszcze, coś mnie zapytałaś, ale mi uciekło.
To pytała on na pewno o to, jak Komori będzie decydował o tym. A, właśnie. I kiedyś było tak, że jak wierzyciel wysyłał do komornika wniosek, to pisał: proszę z pensji, emerytury, majątku, konta, samochód, nieruchomości. Nie można było tylko w ten sposób, że ruchomości, nie nieruchomości. Nie można było nieruchomości ruszyć, czyli domu, mieszkania, na przykład gdy chodziło o sprawę alimentów. Teraz tę decyzję będzie podejmował komornik. To on będzie mógł zdecydować, czy na przykład za dług w wysokości 320 zł została nam końcówka z jakiegoś rachunku w którejś firmie komórkowej, czy na przykład nie będzie mógł nam zająć luksusowego i próbować sprzedać luksusowego samochodu. Moim zdaniem nie ma tu takich precyzyjnych rozwiązań, które by mówiły, że jak jest mały dług, to można zająć małą rzecz i sprzedać. Generalnie taka zasada jest, ale tu nie bój się, tak zostało to napisane, że tak naprawdę nie bardzo wiadomo, jak to będzie i jak... Ale niby ma być ta zasada, że ma być to jak najmniej uciążliwe dla dłużnika. Moja droga, najmniej uciążliwe miało być wcześniej i pan rolnik z Mławy stracił ciągnik, choć żadnym dłużnikiem nie był, a ludzie potracili całe majątki, nie przymierzając. Pan Wiktor z Mławy stracił majątek warty 1 200 000, a jeszcze majątek ten za 109 tysięcy komornik sprzedał. W związku z tym, jak to mówią, tak z tym, że nie na pewno. No tak, to jeszcze jedna rzecz. Sama licytacja tych przedmiotów, które zostaną zajęte przez komornika, ona już nie będzie mogła ruszyć dzisiaj zajęłam, dzisiaj sprzedaję, tylko jednak będzie musiał mieć trochę czasu. Tak, jest tam 2 tygodnie, wcześniej to był tydzień, wobec tego było tak, że był tydzień na licytację, ale również tydzień dłużnik miał na to, żeby napisać skargę. I bywało tak, że nim się dłużnik zebrał, napisał skargę, to minął tydzień. Zresztą chyba tak było właśnie w przypadku pana rolnika. Nim się zebrał, to się okazywało, że minął tydzień, majątek sprzedano i na tym się sprawa skończyła. Więc teraz jest 2 tygodnie i to daje taką możliwość, żeby zdążył zareagować dłużnik, jak wie na przykład, że to jest bezprawne działanie komornika albo coś jest nie tak, jeżeli chodzi o przepisy. Czyli mamy szereg zmian, z których część jest jakby jednoznacznie na plus, część no, trochę dłużnikom jednak będzie doskwierała. Bo będzie szybciej, energiczniej. Tak jest. No, jedna generalna zmiana, którą ogłaszali wszyscy, to była zmiana, która mówiła o e-licytacji, czyli licytacji w internecie, żeby można było to robić, nie przymierzając jak na Allegro komornik mógłby działać. Ta sprawa została wstrzymana, bo nie ma raz, że wykonawczych rozporządzeń, to jest jedna sprawa. Poza tym ona budziła bardzo dużo wątpliwości z prostej przyczyny. Zapis w ustawie, w tych przepisach, które wchodzą i powinny wejść w tej chwili, jest taki, że jeżeli komornik sprzedaje w internecie, to musi odebrać tą rzecz dłużnikowi. Czyli ją trzeba przetransportować, przypilnować, zmagazynować, etc. Oczywiście kto za to zapłaci? Dłużnik. No raczej dłużnik, no, przecież nie komornik. No więc, a jeszcze mało tego, czasami nie wszystko się uda zlicytować, w związku z tym jeszcze czy będzie płacił za to, że mu to zwrócili. No tak. Więc to jest, ale tego na razie nie mam wstrzymano się Bogu dzięki, zobaczymy jak długo to, przypuszczam, że po prostu system jeszcze nie powstał, żeby to robić, bo to musi być skomplikowany. Czyli mamy cały zestaw zmian, które dzisiaj wchodzą w życie i teraz wracam do początku naszej rozmowy. Bo zaraz się może okazać, że całe te zmiany, które teraz omawiamy, w ogóle już nie istnieją. No, tak to wygląda. W ogóle ja się dziwię, że nie wstrzymano tej ustawy i nie zaczęto pracy nad tą, którą ogłaszał jakiś czas temu, jakoś tak chyba w marcu na wiosnę, pan minister Ziobro, czyli całkowicie nową ustawę o komornikach. Inny status komornika, inne przepisy, no i cały pakiet związany z opłatami egzekucyjnymi. To wszystko ma wejść. Na razie jest to gdzieś w konsultacjach. Nie wiem gdzie, bo trudno wytropić. Ja tropię i tropię i do tej pory mi się nie udało. Dostaję tylko takie przesłuchy. W związku z tym to jest taka przedziwna sytuacja, że z jednej strony przepisy wchodzą, bardzo liberalne, dające duże możliwości komornikom. Za chwilę właśnie komornikom się dociśnie.
I to wszystko jest tak jakby zrobione, jakby ktoś zapomniał, że to wchodzi i rozpoczął nową odsłonę. Nie wiem, nie rozumiem i pewnie większość ludzi nie rozumie, prawnicy też nie rozumieją. No to trzeba będzie poczekać na szczegóły tej nowej ustawy, która ma wejść w życie, no i wtedy będziemy znowu konsultować, sprawdzać, co wtedy się ma. Wtedy będziemy mieli dom wariatów. No właśnie, tego nie chciałam mówić, ale no dobrze, czyli zmiany na razie wchodzą, wspomniałyśmy o tym, co i jak po kolei ma teraz wyglądać, tego się należy na razie trzymać i spodziewać, a co będzie nowe, no to będzie, to jakby będzie, to spotkamy się znowu. Przede wszystkim nieuczciwy dłużniku. No to akurat chyba dobrze, no jak ktoś jest nieuczciwy, to powinien ponosić konsekwencje swoich nieuczciwych działań. A jak już będzie cokolwiek wiadomo, to znowu spotkamy się w tym studiu i znowu spróbuję Państwu wyjaśnić, na czym te wszystkie zmiany. I może nie będę mówiła, nie rozumiem. No oby. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska była moim Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. I ja również. Kończymy teraz raport gospodarczy Radia Tok FM. Do informacji zostało jeszcze niecałe 2 minuty, 1,5 minuty, a po informacjach popołudnie Radio Tok FM zapraszam w imieniu Tomasza Stawiszyńskiego. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Przekazałem prezydentowi Dudzie nasze obawy w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Respektujemy polską suwerenność. Wiem, że polski parlament pracuje nad rozwiązaniami, ale zrobione musi zostać więcej w tej sprawie. Mówię to jako przyjaciel i sojusznik. Zalecam wszystkim partiom, by współpracowały ze sobą i zachowały demokratyczne instytucje. Stay in Poland's democratic institutions. Słowa prezydenta oczywiście nie przywracają nas do niczego, ale są bardzo wyraźnym sygnałem, że Polska zeszła z drogi demokratycznych przemian po 89 roku zapoczątkowanych, że cały świat widzi i komentuje to odejście. Ja z wypowiedzi prezydenta Obamy zapamiętałem to, że byliśmy, jesteśmy dla świata wzorem demokracji, że tak będzie. No i że ważne są instytucje. Ja podzielam zdanie, że ważne są instytucje i w związku z tym jest potrzebna... A do kościółka to nie lepiej zapędzić towarzystwo? Nie rozumiesz? Warszawska prokuratura bierze pod lupę pobicie Polaków w Wielkiej Brytanii. Dwaj bracia staną przed sądem. Chodzi o sprawę zabójstwa na gorzowskim osiedlu. Sytuacja w Polsce będzie tematem debaty w Parlamencie Europejskim. Jest 13. Agata Chruściak. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co konkretnie zostali oskarżeni? O udział w zorganizowanej grupie przestępczej i gromadzenie środków na wsparcie terrorystycznej działalności tzw. państwa islamskiego. Podczas śledztwa ustalono, że byli członkami międzynarodowej siatki działającej m.in. w Białymstoku, Łomży, Warszawie, ale także w Turcji. Zbierali dla ISIS pieniądze. Mieli też rekrutować bojowników do walk w Syrii oraz Iraku. Organizowali również pomoc medyczną dla terrorystów. Jednemu z nich trzeba było na przykład usunąć pocisk z klatki piersiowej. Podejrzani kupowali im także sprzęt wojskowy dla ISIS, w tym plecaki i celowniki optyczne. W Polsce mężczyźni przebywali legalnie, grozi im teraz 12 lat więzienia. Komisja Wenecka wraca do Polski w poniedziałek, na 2 dni. Na liście spotkań są m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości i Trybunał Konstytucyjny. Przedstawiciele komisji mają zebrać informacje na temat ostatnich zmian prawnych dotyczących Trybunału. Z tymi faktami Grzegorz Kwolek, Grzegorz, z kim jeszcze spotka się komisja? Na liście instytucji, z którymi chcą rozmawiać przedstawiciele komisji, są m.in. Sąd Najwyższy, Parlament, Kancelaria Premiera i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ustalenia jeszcze trwają, ponieważ nie ma ostatecznej listy rozmówców. Nie ma Radia Maria. Na czele delegacji tym razem ma stać wiceszef komisji Fin Carlo Tuori, profesor, nie ma Radia Maria, ekspertem do spraw prawa konstytucyjnego. W przyszłym tygodniu będzie kolejna debata Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Można spodziewać się czegoś nowego? Tym razem poza debatą będzie także rezolucja. Rezolucja nie ma jednak charakteru wiążącego, to jedynie dokument politycznej presji. Jak ustaliłam, Parlament Europejski wezwie rząd, żeby wykorzystał przyznane przez Komisję Europejską 3 miesiące na wypracowanie porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Poza tym oberwie się polskim władzom za ustawę policyjną, antyterrorystyczną, medialną i decyzję o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. W debacie gorącym tematem będzie z pewnością sprawa aborcji. Chadecy nie chcą, by ten temat został wpisany do rezolucji, jednak zieloni i socjaliści zamierzają nawoływać do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, chociaż sprawy etyczne nie leżą w gestii Unii Europejskiej. Z
Sprawa mobbingu w krakowskim pogotowiu ratunkowym trafiła do prokuratury. Zarejestrowano 2 postępowania, dowiedział się reporter RMF FM. W sierpniu na rmf24.pl opublikowaliśmy nagrania, które mają świadczyć, że pracowników nękała kierowniczka zespołów wyjazdowych. W faktach teraz Paweł Pawłowski. Pawle, co bada prokuratura? Przede wszystkim sprawę samego mobbingu, którą zgłosili do prokuratury ratownicy. Dotyczyło to doprowadzenia tych pracowników, a to zawiadomienie pochodziło od co najmniej 9 pracowników, do tego, aby zwolnili się z krakowskiego pogotowia ratunkowego, czyli formy mobbingu. Mówi Janusz Chnatko z prokuratury okręgowej w Krakowie. Drugie postępowanie dotyczy nielegalnych podsłuchów. O tym prokuraturę zawiadomiła już dyrekcja pogotowia. To właśnie te podsłuchy miały przyczynić się do ujawnienia mobbingu w krakowskim pogotowiu. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu jedną serię leku Biseptol 480 stosowanego w zakażeniach dróg moczowych i zapaleniu ucha. Powód to zanieczyszczenie jednej z ampułek. Szczegóły na rmf24.pl. Mówimy o faktach. Książka zamiast biletu dzisiaj we Wrocławiu. Miasto świętuje w ten sposób Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Zaczytanych w autobusie szukał nasz reporter Bartłomiej Paulus. Bilet pani kupuje, a książki nie ma? Nie, nie mam książki. Bo dzisiaj taka akcja, że książkę można czytać w tramwaju i się jedzie za darmo. O, to nie wiedziałam. Szkoda. No i co teraz zrobię? Chyba kupię jakąś książkę. Czytam codziennie rano w drodze i z powrotem. Nie przeszkadza, że stuka, że puka, że ktoś nie, chodzi? Nie, właściwie to nawet parę razy przejechałam przystanek, bo się zaczytałam i mi nic nie przeszkadzało. I jeszcze jedno. We Wrocławiu w infopunkcie Barbara każdy, kto zapozuje ze swoją książką, za darmo może ściągnąć jeden z kilkudziesięciu przygotowanych e-booków. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Bardzo fajna akcja. Ja bym jeszcze w autobusach i tramwajach wprowadziła takie nowe tabliczki informacyjne. Usto w miejsca czytającemu. Ktoś jest za? Dobre do piątku w RMF FM. Prawie 5 minut po 13. Ewelina Facyna z wami. Jeszcze przez moment, a śpiewa dla nas Maryla Radowicz. Będziemy my, no to jest fajnie. To jest duże wydarzenie, więc tak naprawdę każde duże wydarzenie to jakieś nowe doświadczenie. Przy forum w Krynicy pracują głównie studenci, m.in. z Nowego Sącza i Krakowa. SK Rock. Pogoda. Nadbałtyckie plaże wygrodzone parawanami, jak w szczycie sezonu. No bo nad morzem dziś 25 stopni. W centrum 27, tyle jest teraz w Warszawie. Na Dolnym Śląsku nawet 28, wszędzie bardzo dużo słońca. Pełno żebraków jest tu w Warszawie, pełno żebraczników. Hi, this is Andy Fletcher, I'm from Depeche Mode, and you're listening to your favorite radio station. Cześć, tu Kuba z grupy Happy Sad. Hey, we're Evanescence, and you're listening to S... Murale nie będzie padało, w Białymstoku 24 stopnie, w Trójmieście 25. W Ale do Białegostoku 200 km, a tu żebracznicy to jest różnie, bo oni chcieli Ameryki, no to masz. Wszędzie wieje, burze, grzmoty, grad. Monarchowie średniowiecznej Anglii. Mam 59 minut. Co tu się stało? 7 sekund. Nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało, ale ja wiem i powiem, Henry co się stało. Też jest ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16.40. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Trwa totalna wyprzedaż. Dobra. Tysiące okazji tylko do 11 września. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Pamiętasz ją? Słucham, bo chyba zapomniałem, jak się nazywa. Nie znamy do niej numeru. To co robimy? Nie wiem. Jak ją znaleźć? Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. 50 km od Łodzi i 100 od Warszawy. 8 profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych. Nawet dla 1000 osób. Do tego spa, sala bankietowa i smaczna kuchnia. Potrzebujesz jeszcze więcej, by zorganizować zjazd dla swojej firmy? Sprawdź pełną ofertę hotelu Magellan Spa and Business. Dla firmy i dla najbliższych. W centrum Polski, przy Zalewie Sulejowskim, pośród pięknych lasów. Miejsce nie tylko firmowych, ale i rodzinnych spotkań. Hotel Magellan.pl.
producencie, docencie, absolwencie, lekarzu, dekarzu, kolejarzu, działaczu, urzędniku, pracowniku. W TOK FM mamy dla Ciebie super fundusze. Słuchaj w każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jaki pyszny sok! No, a jaki drogi? No, bo to jest sok 100%. Na 100%, kochana, to ty przepłacasz. No, ale... Kobieto, kupuj Solevita. Większość Polaków uznała smak soku Solevita z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż soku numer 1 na rynku. Więc wybierz sok Solevita, który w regularnej cenie kosztuje tylko 3,49 za 1 litr. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Reklama. Popołudnie Radia TOK FM. 13.08, popołudnie Radia TOK FM. Dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. No to Państwu opowiem, co dzisiaj w programie będą mogli Państwo usłyszeć do 14.40. Przypomnę, jesteśmy razem na antenie Radia TOK FM. Po godzinie 13.20 Juliusz Ćwieluch, publicysta tygodnika Polityka, będzie Państwa gościem, a będziemy rozmawiali o ostatnich dymisjach w wojsku. Szef Gromu i inspektor wojsk specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostali odwołani przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i o tym właśnie będziemy po godzinie 13.20 rozmawiać. Po godzinie 13.40 natomiast zmienimy nieco kontekst, choć również o takich sprawach